Witajcie, dziś będzie o ramie i drążku. Także wymiary ramy. 480 szeroka, 1300 długa. Profil 40 na 80 na 5. To jest ta długa ramka, podsilnik to jest przednie. Przednia ma 350 szerokości, długości 500 mm. Profil ten sam. Końcówki lekko ścięte. Tutaj przy spawaniu można sobie zabezpieczyć jakimś prętem, żeby nie ściągnęło. Później przy łapaniu do mostów można to ściągnąć na końcu samym. Tutaj w razie jak wam ściągnie do środka, to można taką śrubą rzymską sobie rozepchać do montażu później. Czy przy samym spawaniu też otwór. Jeszcze przed spawaniem sobie wywiercić otwornicą 51 mm. On będzie służył, żeby włożyć tą obciętą końcówkę. Także końcówka, drążka. Cały drążek reakcyjny to pochodzi z Kamaza. On trzyma tylny most. Trzyma tylny most. Ich tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Taki jeden drążek na dwie ładowarki wykorzystujemy. Obcinamy go około 180 mm od osi tutaj w głąb do środka. Później jak go przyspawujemy, to 100 mm do osi do środka słożmy, mierząc tutaj od profila. Jeżeli jest dobre wkładki są, te miseczki, sprężyna zostawiamy, tylko rozbieramy, czyścimy, wybijamy do spawania te miseczki, bo one są utwardzane. Tu mamy uszkodzony gwint, to narzynka poprawiamy 30 razy 1,5. Można też kupić takie wkłady do regeneracji na Allegro. Także on jest bardzo wytrzymały pod warunkiem, że będzie w nim smar. Także pamiętajcie, żeby kupić drążek starego typu, rozkręcany, bo te nowszego typu podobnie wyglądają i są zaprasowywane. Guma w środku jest. Gumowe. A te się nie nadają tutaj. To musi być ten z miseczkami. Kulisty, wachliwy na boki. I przeważnie one są tego starego typu rozkręcane na 3 dziesiątki śruby. Na klucz 17. Też można się pomylić. Te nowego typu, co są włożone, te stożki oblane gumą, właśnie też są podobnie przykręcane. Musi być w środku wymienny zestaw, naprawdę. Stalowe, bo jak złożycie to na gumowym, to nic, to ani nie będzie przechyło, ani to nie będzie pracować po prostu. Także później w następnym odcinku o stożku opowiem, jak dorobić metodą garażową bez tokarki. Także po niedzieli działam, uzbrajam ramę, przód. Także
Wszystko po kolei będzie pokazane, jak to zrobić. Jakie zastrzały użyć tutaj do tego, do tej końcówki. Można jakieś tam inne od ciężarówki zastosować, które tam do od drążków kierowniczych, ale one takie mi się wydawały takie za liche. Te od Kamaza to jest nie do zajechania. Jak się dba, smaruje. A w razie W można miseczki wymienić, czy tam nawet całe stworzenie z miseczkami, z sprężyną. Tutaj jeszcze będą przyspawane uszy do przeciwwagi, zaczep z tyłu. Z przodu taki spornik z profila też nagram, jak go wzmocnić. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.